Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy, witamy. W kolejnym webinarze. Tak. Tym razem poruszymy temat słynnych aneksów w Getin Banku. Kiedyś to był Dom Bank albo Metro Bank i proponowali takie fajne rozwiązania dla frankowiczów. Fajne oczywiście w cudzysłowie. Dokładnie tak. No, Dom Bank myślę, że jest znany prawie każdemu i umowy oferowane przez Dom Bank myślę, że są znane prawie każdemu frankowiczowi, bo był to taki jeden z pierwszych umów, które były zaskarżane i które były, często pojawiały się w pytaniach tutaj do kancelarii. To właśnie jedni z pierwszych klientów 2017-16 rok to właśnie były umowy Getinu. Dzisiaj już nie powinny one nastręczać nam dużo problemów, natomiast gdzieś te aneksy tutaj może byśmy chciały dzisiaj myślę omówić też, które były zawierane do umów. Właśnie, dzień dobry Panie Kamilu. Miałam pytać, czy nas widać i słychać, ale jak widać wszystko dobrze funkcjonuje pod kątem technicznym. Czy Pan Kamil ma umowę Getinu, czy nie? Panie Kamilu, proszę nam napisać. No, to poczekamy, zanim nam Pan Kamil napisze, jakie ma. Pan Kamil napisał, że widać nas perfekcyjnie, tak. Nie EPH. EPH też powinniśmy zrobić osobny, że tak powiem. Właśnie, witamy Katarzyno. Ja tutaj usprawiedliwię Kasię. Nie mogła wziąć niestety udziału w naszym live'ie, nad czym ubolewamy, ale łączymy się z nią mentalnie. Będzie nas wspierać jako dzisiaj publiczność. Dokładnie tak. Mamy pana Wojciecha. Pan Wojtek też nie ma umowy Getinu. Pan Wojtek chyba jest naszym stałym widzem. Jeżeli któryś z panów, pan Kamil albo pan Wojciech jest może na grupie Getinowej, to prosiłybyśmy o udostępnienie tego posta z tym webinarem też na grupie frankowiczów z Getinu, jeżeli możemy prosić. Tak, Kasiu, ty też możesz nas poudostępniać na grupach, to nam... W szczególności tych dotyczących Getinu, bo ja myślę, że to będzie interesowało kredytobiorców, którzy zawierali umowę z Getinem. Pan Kamil... Ja mówię tak, Getinem, już mi tak ten Getin gdzieś tam w głowie mocno gdzieś tam przywarł do tej mojej głowy, ale jest to Getin dla mnie. Wiem, że jeszcze jest wczesna pora, jeszcze się wszyscy pewnie zbierają, mamy dopiero 2:19, jeszcze pewnie poczekamy chwilę, aż się zbiorą widzowie. To tak może w międzyczasie na dwa pytanka jakieś niedotyczące Getinu odpowiemy, jeżeli by ktoś miał jakieś. Dobry pomysł. Dzień dobry Pani Marcelino. Pani Marcelino, proszę napisać, czy jest Pani kredytobiorcą Getin Banku? Nie jest. Pani Marcelina jest moją kuzynką. Tutaj chyba takie jakieś więzi rodzinne zawsze ją przyprowadzają, żeby sobie pooglądać. Mamy stały fan klub. Tak. Ale cieszymy się. Tak, to miłe. Dobrze mieć takie wsparcie. Dokładnie. No, Panie Wojtku, Panie Kamilu, jakieś pytanka nie dotyczące Getinu tak na szybko? Ja na przykład dzisiaj dostałam takie pytanie nie dotyczące Getinu, a dotyczące sprawy frankowiczów. Może dotyczy to trochę kontrowersyjnej sprawy, ale niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak to może wpłynąć właśnie na sprawy frankowe? To, że Trybunał orzekł o tym, że konstytucja stoi wyżej niż prawo unijne. Więc nie wiem, jakie wy dziewczyny macie zdanie na ten temat, czy tutaj widzicie tak naprawdę jakieś ryzyko, że wyroki wydawane przez sędziów obsadzonych przez nową KRS, czy te wyroki tak naprawdę będą podważane w przyszłości? Ja mam nadzieję, że nie będą. No ja też, bo to byłby jakiś absurd. W szczególności, że ci sędziowie zazwyczaj tą pierwszą delegację, ci, którzy przeszli później do okręgów na przykład, jako delegowani sędziowie, tą pierwszą nominację mieli z tej KRS, z tej Krajowej Rady Sądownictwa, która nie była podważana i zostali powołani prawidłowo, więc mam nadzieję, że tutaj kwestia tej praworządności powoływania tych sędziów nie będzie podważana.
No właśnie, więc ogólnie to by wywołało jakiś taki ogromny chaos, prawda, i niepewność prawa. Myślę, żebyśmy nigdy nie wyszli z tych naszych po prostu problemów. O właśnie, widzę pierwsze polubienie. Drodzy Państwo, jeżeli właśnie będziecie udostępniać, lubić i serduszkować ten nasz dzisiejszy live, to dotrze informacja o tym do szerszego grona osób. Być może ktoś akurat przypadkiem na niego trafi, więc prosimy o takie reakcje. Prosimy też o udostępnienie ewentualnie. O! Mecenas na to się nie pojawił, tak, nigdy nie wyjdziemy. Panie mecenasie, będzie dobrze. Widzimy. A pan Kamil napisał, że ma sprawę dotyczącą eks-małżonków, prawda? Gdy umowa dotyczy eks-małżonków, to właśnie też ciekawy temat i myślę, że warto zrobić oddzielny live. Zapisz sobie, Agata, ten temat, żeby nam tutaj, wiesz, kolejny scenariusz przysłać, bo Agata właśnie nam zawsze przygotowuje takie piękne scenariusze dotyczące tych live'ów, więc tutaj może kolejny temat. Mamy kilka tych tematów, o ugodach PKO BP chciałybyśmy porozmawiać, może bo też są ważne, o ugodach. Tak, to jest taki temat na czasie, no właśnie, tak. O tych sytuacjach. To następny będzie o ugodach. Następny będzie o ugodach, tak, za 2 tygodnie, tak? Tak. Bo tak staramy się co 2 tygodnie robić ten webinar, co 2-3. Ostatnio nam nie wyszło, bo akurat tydzień temu miałam urodziny, więc nie było webinaru w czwartek. A mógł być taki urodzinowy. Urodzinowy webinar, tak, urodzinowego webinaru nie było, także mamy dzisiaj, więc za 2 tygodnie albo za 3 będzie o ugodach. Porozmawiamy sobie trochę o tym, jak wygląda ugoda z PKO BP, głównie oferowana przez PKO BP. Millennium, która pojawia się coraz częściej i też wielu klientów pyta o to, czy... Choć ja mam wrażenie, że Millennium wręcz zachęca osoby, żeby wystąpiły na drogę sądową tymi swoimi propozycjami ugodowymi, bo już miałam wiele takich jakby kontaktów ze strony frankowiczów, że dostali właśnie propozycję ugody z Millennium, to proszę mi teraz wyliczyć, ile ja mogę zyskać na tej ugodzie. Ale to prawda, zgadzam się z tym. Prawda? Więc jak osoby widzą porównanie tych kwot, korzyści, to się nie decydują ostatecznie na ugodę, a występują na drogę sądową. Dobra, myślę, że może zaczniemy już o tych getinach i o tych aneksach, bo może ktoś jeszcze z umową z getinu dołączy do nas, natomiast może warto byłoby coś o tym powiedzieć. Myślę, że też część treści będzie takich uniwersalnych, prawda? A skoro już jesteśmy przy rozpoczynaniu, tradycyjnie może też, wiem, że pewnie Państwo nas już kojarzycie, ale może się przywitamy dla tych, którzy będą oglądali powtórkę tego live'a, czy dla widzów na YouTubie, bo potem te filmiki Lex Nord i BCC udostępniają, prawda, na YouTubie, więc tradycyjnie powitanie. Lex Nord niech zacznie. No to tutaj z naszej strony witam Państwa Agnieszka Dudek-Niestrój i Dorota Pilarczyk. Tak, a ja witam Agata Bicka-Cenzartowicz w imieniu BCC Adwokaci Polska. Ja w ogóle Państwa zachęcam, żebyście weszli na stronę Lex Nordu w zakładkę wyroki i zobaczyli, ile dziewczyny mają wygranych spraw, zwłaszcza na Śląsku. To po prostu jest, no, fajnie pooglądać tą zakładkę. To prawda, no niezwykle nam pomógł wyrok w 2019 roku dotyczący sprawy państwa Dziuba. Kiedyś to tak aż nie wyglądało na Śląsku pozytywnie, natomiast od tego momentu bardzo się odblokowaliśmy i te wyroki dosyć sprawnie idą, także tutaj. Natomiast w Lublinie, z tego co widziałam, Agata też się odblokowuje. Kolejny wyrok na Facebooku widziałam z Lublina, także... Tak, tak. Mam taką sytuację jedną, bo mam jednego klienta z Lublina, jedynego. I złożyliśmy pozew do Warszawy, natomiast sędzia, pomimo tego, że tam jest właściwość ogólna, chce nam przenieść sprawę do Lublina.
O proszę, tak właśnie słyszałam, że bywa. A też właśnie jak jechałam na ten live, to dostałam informację od Ewy Marzec z SBB, że 13 września Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację funduszu. Fundusz kupił wierzytelność z umowy frankowej i było chyba wystawione BTE i sąd stwierdził nieważność tej umowy frankowej, więc też bardzo pozytywna wiadomość. Cieszymy się, że też te wyroki o nieważności są podtrzymywane przez wyższą instancję tutaj. Dokładnie. No u nas już takie wyroki zapadały w wyższej instancji, teraz mieliśmy chwilową przerwę i myślę, że na nowo te wyroki będą zapadać już od listopada, bo już wtedy mamy pierwsze terminy w sądzie apelacyjnym w Katowicach, w zakresie naszych apelacji, nie naszych, naszych spraw, natomiast apelacji banków. Mhm. Okej, to może przejdziemy do omówienia, o czym będziemy dzisiaj mówić, prawda? Żebyście Państwo ocenili, czy to jest dla Was atrakcyjne. Więc przede wszystkim powiemy, na czym polegały te takie główne aneksy Getinu. One się różnie nazywały, to były mini spłata NBP, mini procent, maxi rata, czasami one nie miały nazwy, a tak naprawdę miały te postanowienia z różnych tych aneksów. To były takie, wiadomo, nazwy trochę marketingowe. Powiemy też, czy Getin złamał prawo, oferując te aneksy, czy to była nieuczciwa praktyka rynkowa. Dodatkowo, czy te aneksy być może zawierają w ogóle niedozwolone postanowienia umowne, niezależnie tak naprawdę od wadliwości samej umowy. No i przede wszystkim powiemy, czy podpisanie tych aneksów rodzi ryzyko dla sprawy frankowej, czy tak naprawdę to w jakiś sposób zagraża tej sprawie, czy powoduje dodatkowe trudności. O wszystkim tym dzisiaj opowiemy. Dokładnie. Ja myślę, że jednym właśnie pierwszym pytaniem zawsze klientów, którzy podpisywali tutaj na spotkania w kancelarii te aneksy, jest pytanie o to, czy ewentualnie podpisanie tego aneksu blokuje moją drogę w sprawie bankowej i czy to powoduje, że ja na przykład coś potwierdziłem, że już nie będę mógł dochodzić swoich roszczeń w sądzie. I tutaj już od razu uspokajam, że nie, że te aneksy jeszcze dodatkowo potwierdzały nieuczciwe praktyki tego banku. I ja myślę, że są taką dodatkową wisienką na torcie i taką dokładką do tego, że te umowy były z tymi aneksami nieuczciwe. Także tutaj jeszcze bardziej, tak jak powiem, te aneksy powodują to, że umowa powinna być stwierdzona nieważność takiej umowy. Agnieszka? Tak. Tak. Ja myślę, że może zaczniemy od tego maksu, od tego max raty, nie? Jasne. No. Aneks. Opowiedz może, na czym polegał ten aneks max rata, ewentualnie właśnie co z nim było nie tak, z tym aneksem. Jeżeli chodzi o ten aneks max rata, to chyba był jeden z tych częstszych, które gdzieś tam pojawiały się w umowach naszych klientów. Aneks ten to był taki program, który bank proponował w celu odroczenia części raty na okres 24 miesięcy. Tutaj motywacja była taka, że miało to być do czasu, kiedy ten kurs waluty spadnie do poziomu z czasu zawierania umowy kredytu. No jak wiemy, to niestety nie następowało. Następnie było przeliczane saldo. Ta kwota po prostu, odroczona kwota była następnie przeliczana według kursu i dodawana do salda zadłużenia kredytobiorcy, przez co powiększało je niejednokrotnie o kilkadziesiąt tysięcy, w zależności od konkretnej sytuacji. No, wysokość kredytu miała też na to wpływ, nie? Po prostu te odsetki i ta rata, która się skumulowała przez te 24 miesiące, ona potem ciach po upływie tych 24 miesięcy została doliczona do kapitału, co powodowało, że nie tylko dla klientów zwiększał się ten kapitał kredytu w złotówkach,
które mieli na umowie, ale też zwiększało się saldo frankowe. I to jest jednego rodzaju takiego typu umowa, gdzie często właśnie na rozprawach pełnomocnicy wskazują, no ale przecież proszę Państwa, tutaj się Państwu kapitał, saldo kredytowe w frankach zmniejsza. A bach, tu mamy taki Getin, gdzie po upływie 24 miesięcy, upływu obowiązywania tej aneksu max raty, mamy sytuację, gdzie zwiększa się nam saldo kredytu we franku szwajcarskim. Więc tutaj mamy taką kuriozalną sytuację, że nie rośnie nam nie tylko kwota kredytu w złotówkach, ale rośnie nam kwota salda kredytu we frankach szwajcarskich. To ja na przykład się spotkałam z takim aneksem a la max rata, ale on się nie nazywał, w zasadzie nie miał żadnej nazwy i aneks ten był oferowany przez Metrobank. I zasada była podobna jak właśnie w tym aneksie max rata, z tym, że bank określił maksymalną wysokość raty w złotówkach, jaką kredytobiorca ma płacić. No i oczywiście, że ta pozostała należna część była jakby dopłacana przez bank, ale potem doliczona do salda kredytu, z tym, że ta kwota niedopłaconych złotówek była następnie przeliczana na franki po kursie sprzedaży z dnia przeliczenia, czyli po tych dwóch latach tak naprawdę i dopiero wtedy doliczana do salda kredytu. Więc tutaj naprawdę są przeróżne tak jakby wariacje tego aneksu, bo Dom Bank oferował taki typową maksratę, że ta rata była we frankach określona i dopłaty były we frankach. Natomiast tutaj Metrobank miał tą dopłatę w złotówkach i następnie przeliczali ją na franki i dopiero wtedy dofasolili do tego salda kredytu we frankach. To naprawdę jak widziałam ten aneks, to byłam przerażona, jakie on ma warunki. Na dodatek aneks zazwyczaj był odpłatny. W zasadzie Getin Bank nie proponował darmowych aneksów. Co więcej, te prowizje od aneksu były naprawdę takie no, bardzo wysokie. W przypadku tych moich na przykład klientów, to ta prowizja wynosiła 5,45% aktualnego salda kredytu, z tym, że ona była też dwukrotnie przeliczana. Ja myślę, że Getin, ja się spotkałam też w przypadku Dom Banku z takim, dokładnie z takim aneksem, więc ten aneks, że wskazywał, który wskazywał ratę w wysokości złotówkach sztywno określoną, był też prezentowany też przez Dom Bank, także oni mieli dużo tych wariacji, bardzo dużo. Mhm. Wszystkie służyło tak naprawdę moim zdaniem ukryciu kosztów podatkowych, tak? Bo w momencie doliczania tych odsetek i tych kosztów do kapitału powodowało, że w tym momencie to nie podlegało opodatkowaniu te odsetki, więc tutaj to one były prezentowane przez bank po to właśnie, żeby takie różne stosować, że tak powiem, nie wiem jak to określić, bo nie chcę też pejoratywnym słowem mówić, natomiast takie działania podatkowe banku. Nie tylko, nie miało to służyć klientom, natomiast miało to służyć działaniom podatkowym banku. Przy jednoczesnym jednak przekonywaniu klientom, że to jest dla nich korzystne, tak? Że to jest koło ratunkowe rzucone przez bank, które ma klientom ułatwić spłatę tego kredytu, co się później okazało, że jest no, niestety nieprawda. No bo czasami złudnie na te 24 miesiące ta rata była niższa, wiadomo, gdzieś tam ta złudność tej raty i tego każdego miesiąca i tego życia codziennego była, nie? Natomiast no, potem po 24 miesiącach przychodziła taka sroga nauczka, której często klienci nie zauważali na samym początku, ale dopiero w momencie, kiedy przychodzą do kancelarii i proszą o wyliczenie, ile mi jeszcze do spłaty zostało, ile ja spłaciłem i ile to mojego kredytu będę spłacał. I wtedy się okazuje przy dokonywanych wyliczeniach, że normalnie nawet gdyby nie było tych aneksów, klient by miał do spłaty na przykład przy kredycie 200 tysięcy, 200 tysięcy, a przy tym, że zabrał aneks, to ma 300 tysięcy do spłaty, tak? My mówię o złotówkach oczywiście. Także one powodowały aż takie wzrosty kosztów kredytu, więc dawały złudne poczucie bezpieczeństwa na dany okres, a powodowały wzrost zadłużenia. Tak naprawdę no, z mojej perspektywy klient, który podpisał kilka takich aneksów pod rząd, a zdarzali się tacy, myślę, że... Mamy takiego rekordzistę, co 5 podpisał. Tak, to ja mam chyba tak około 3-4, to naprawdę bo ten kredyt dla tych osób stał się nie do spłaty.
tak już naprawdę to saldo zadłużenia jest tak duże, osoby są już często w podeszłym wieku i dla nich jest to taka naprawdę ogromna pułapka. Głównie spowodowana nie tylko samym ryzykiem walutowym i wzrostem kursu franka, ale przez te aneksy i przez podbijanie tego salda zadłużenia. No, na dzień dzisiejszy już wiemy, że te aneksy, które właśnie tak jak nazywałyśmy na początku, mini rata, max rata, mini spłatka, odroczenie płatności, one noszą znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej. Im bardziej je poznajemy, im częściej się z nimi spotykamy w sądzie, sędziowie już też to widzą, mają znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej i one były sprzedawane po to właśnie, żeby klientów wprowadzić w błąd. Mhm. No właśnie, a często jest też, najczęściej chyba też widziałam ten aneks mini spłata NBP i wielu klientów się boi tego aneksu, ponieważ ten aneks spowodował to, że przez no zazwyczaj 2 lata, przynajmniej ja widziałam te aneksy, że przez 2 lata klient spłacał raty kapitałowo-odsetkowe według kursu sprzedaży NBP. I Getin też zawsze w odpowiedzi na pozew, prawda, powołuje się, że jaka abuzywność, skoro tutaj klient podpisał aneks mini spłata NBP i spłacał kredyt według kursu sprzedaży NBP. Oczywiście to nic nie zmienia, nie uzdrawia naszej pierwotnej umowy, nie eliminuje z umowy niedozwolonych postanowień umownych i nie pozbawia konsumenta dochodzenia roszczeń. Dlatego też nie należy jakby obawiać się tego aneksu. Zresztą sam ten aneks również zawiera niedozwolone postanowienia umowne, przede wszystkim w zakresie prowizji, która jest wyliczana według kursu z tabeli banku, więc to jest też dla mnie zabawne, że z jednej strony bank oferuje spłatę rat po kursie sprzedaży NBP, natomiast prowizja jest ustalana w dalszym ciągu w oparciu o tabele kursowe banku. Więc jakby bank miał ciągle jakieś takie, nie wiem, rozdwojenie jaźni w tamtym okresie i nie wiedział, czy się zdecydować na własne kursy, czy na kursy NBP. Była to troszeczkę taka atrapa legalności tych umów. Miało to po prostu przypudrować te niedozwolone postanowienia umowne. No jest też uchwała Sądu Najwyższego, który mówi, że te postanowienia umowy i nieważność umowy badamy na moment jej zawarcia. Zatem aneks miał zawsze tą formę, ten termin zawarcia tych aneksu, on zawsze miał charakter następczy. Więc tutaj ta uchwała 29/17 wyraźnie wskazuje, że my badamy tę umowę, pierwotną umowę, która została zawarta z bankiem, z Dombankiem bądź Metrobankiem, a nie będziemy się koncentrować na tych aneksach. Więc tutaj myślę, że to, że miało to charakter następczy, to właśnie wpływa na to, że nie wpływa na abuzywność. O. Przepraszam, tak. Maślane. No. Natomiast no, nie ma wpływu na badanie niedozwolonego charakteru postanowień umowy. Właśnie, też jest takie, powiedzmy, klienci czasem się obawiali, jeżeli w samym aneksie oświadczyli, że ich saldo zadłużenia wynosi kwotę we frankach szwajcarskich. Też nie bałabym się takiego postanowienia. Takie oświadczenie nie jest moim zdaniem wiążące i nie powoduje tego, że konsument w świadomy sposób, w taki wyraźny, zgodził się na to, aby w tej pierwotnej umowie znajdowały się niedozwolone postanowienia umowne. Więc samo uznanie swojego długu w aneksie, że dług wynosi na przykład 200 tysięcy franków, nie powoduje świadomej zgody na stosowanie przez bank klauzul abuzywnych. Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi też o samą tą praktykę oferowania aneksów, to na przykład moi klienci to opowiadali w ten sposób, że to powiedzmy 2008 rok, podpisali umowę w Metrobanku albo w Dombanku, za bardzo nie rozumieli tego produktu, jaki podpisują, liczyło się dla nich to, że otrzymali po prostu kredyt, często nie mieli zdolności na kredyt w złotówkach. Po kilku miesiącach spłacania rat zaczęło się robić ciepło, bo w 2009 roku kurs już delikatnie zaczął iść w górę.
I często bank, zazwyczaj to był pośrednik, na przykład u nas się często przewija pośrednik z Open Finance, zadzwonił do klientów z troską, zapytać, co się dzieje u nich, jak spłacanie kredytu, czy nie mają przypadkiem jakichś problemów, no bo gdyby mieli problemy, to tutaj on zaprasza ich na podpisanie po prostu aneksu i że dzięki temu klienci będą mogli mniej spłacać, ta rata będzie mniejsza. No klient, słysząc takie zapewnienie, taką troskę w głosie powiedzmy tego pośrednika, często no, nie wnikał za bardzo w te postanowienia aneksu. Zresztą nie ukrywajmy, aneksy nie były napisane prostym takim językiem, który jest zrozumiały dla większości z nas. One były raczej nieprzystępne, niezrozumiałe. Nie za bardzo było tak tam wskazane, jakie koszty się wiążą finalnie z zawarciem tego aneksu, więc klienci, ufając, prawda, i mając zaufanie do banku, i mając zaufanie do pośrednika, podpisywali te aneksy, no bo znowu słyszeli, że to są po prostu same plusy, więc znowu pośrednik uwypuklał korzyści tego produktu, a nic nie mówił o wadach, o tych po prostu, o tym, że to saldo będzie większe, saldo zadłużenia i mogą finalnie klienci mieć problem ze spłatą tego długu. Jest takie fajne powiedzenie na tą praktykę rynkową, to się tak nazywa z angielska mis-selling. Tak. Czyli właśnie taka sprzedaż wprowadzająca w błąd sposób sprzedaży. Zresztą to się pojawiało już przy sprzedaży, myślę, samych kredytów, które były powiązane z frankiem w Dymdą Banku i w Metrobanku. Sama sprzedaż kredytu też miała takie znamiona, natomiast sprzedaż tych aneksów to już było takie uwypuklenie sposobu tej sprzedaży, bo te telefony do klientów, że tu by się widać, że kurs się zwyżkuje, więc tu by się panu nadało zawrzeć taki aneks po to, żeby się łatwiej spłacało, takie po prostu wciskanie tutaj rata na siłę. Będzie niższa, przez dwa lata nie będzie pan musiał się tym martwić, po dwóch latach pewnie ten kurs spadnie, bo też były takie zapewnienia. Zresztą Open Finance był powiązany kapitałowo akurat z Dombankiem, z Getinem, więc oni tutaj tak. Mieli interes. Dokładnie. No właśnie, a też jeżeli stwierdzimy, że w sposobie oferowania i umowy kredytu, i aneksu występowała nieuczciwa praktyka rynkowa, to tak naprawdę jest to dodatkowy argument do stwierdzenia nieważności zarówno umowy, jak i aneksów, bo jeżeli skupimy się na samym aneksie, że był on nieuczciwie oferowany, że naruszało to zasady współżycia społecznego, takiej uczciwości kupieckiej, że to było wprowadzające w błąd, to tak naprawdę taki aneks powinien zostać uznany za nieważny. Tak. Dokładnie, powinien być uznany za nieważną. Mieliśmy takie sytuacje, bo w kilku naszych sprawach, to już są starsze sprawy, bo to są 2017 rok, kiedy jeszcze były powoływane te dowody z opinii biegłego tutaj w Katowicach, szczególnie w tych sprawach Getinu, to mamy kilka opinii biegłych, chyba bodajże trzy, gdzie biegłe wprost stwierdziły, że te działanie banku w przypadku tych kredytów miały charakter no, tej nieuczciwej praktyki rynkowej. Także tutaj jest to biegli finansiści potwierdzają, którzy często uważają, że kredyty indeksowane były udzielane zgodnie z warunkami rynkowymi i nie widzą tutaj tych wad prawnych i wad ekonomicznych tej umowy, ale jak już widzą aneks Getinu, to już od razu potwierdzają, że tutaj jest coś nie tak i my tu widzimy tutaj dopisanie tych odsetek do kapitału i to jest dla klienta niekorzystne, tak? To powoduje wzrost zadłużenia i tutaj w tym momencie już no, to jest nieuczciwe, to widzimy, tak? Biegli są, wiadomo, różnie. Często są osobami może niepowiązanymi bezpośrednio z bankami, ale jednak tak, no, na początku jak te opinie czytało, no, to one były takie bardzo probankowe, natomiast jak były widoczne odpowiedzi na te pytania dotyczące tych aneksów getinowych, no to one już od razu na pierwszy rzut oka to jest mis-selling, no, to sprzedaż nieuczciwa. To nam pomagało też na przykład wtedy w 2018 roku wygrywać te sprawy z Getinem, kiedy jeszcze sądy tutaj w Katowicach nie do końca widziały tutaj abuzywność postanowień o kursach, czy tam
indeksacji kredytu, natomiast jak widziały te aneksy, no to bardziej się zawsze skłaniały do tego, żeby badać tą umowę i żeby widzieć może dogłębniej chociażby samą umowę, bo już widziały tutaj praktykę banku przy aneksach i było gdzieś tam łatwiej pokazać inne wady prawne tej umowy. Pierwotnej. Zdecydowanie jakby te aneksy uwypukliły te wady, skłoniły sędziów do takiej refleksji, że no jednak ten bank nie do końca, prawda, jest taki krystaliczny, jakie ja miałam po prostu podejście do tego, no bo nie ukrywajmy, ale w sędziach najtrudniej było swego czasu pokonać taki opór w myśleniu o bankach, że banki to są po prostu instytucje zaufania publicznego, a skoro mamy takie myślenie, to przecież te umowy no nie mogą być złe. Więc żeby jakby obalić takie mylne myślenie, to naprawdę trzeba było takich rażących przypadków i świetnie w tym pomógł Getin ze swoimi naprawdę... Ale klienci też tyle lat myśleli tak o bankach i o instytucjach zaufania publicznego i dlatego tak długo zwlekali, żeby pójść do sądu, no bo jak bank jako instytucja zaufania publicznego może mnie oszukać, tak? Tak. Przecież nie szłem tutaj do nie będę tu wymieniać innych firm do innych firm pożyczkowych, takich szybkich pożyczek dokładnie, które udzielały, tylko tutaj do instytucji, która gdzieś tam działała pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, no więc tutaj też trudno było przekonać sędziów, ale sami klienci na początku też trzeba było im pokazać te wady, że skąd one się biorą, gdzie one są po prostu, dlaczego, gdzie tutaj ten bank mi tutaj nie pokazał albo mi nie pokazał prawdy, tak. Tak, no nie mówiąc o tym, że właśnie te aneksy również zawierały niedozwolone postanowienia umowne, po prostu głównie z tą prowizją odwoływały się do klauzul po prostu przeliczeniowych, to były kursy kupna, kursy sprzedaży z tabeli kursowej banku z nieokreślonego, prawda, konkretnie dnia, bo to były przyszłe daty i nawet samo to, że te aneksy zawierały te postanowienia niedozwolone, no to też powodowało dodatkowy taki efekt, że jednak tutaj nie jest tylko jedna klauzulka, prawda, czy dwie klauzulki, ale ta umowa jest po prostu wręcz naszpikowana tymi wadami. Chociaż Getin często wskazuje, że akurat kurs w ich umowie jest rynkowy, ponieważ opiera się na konkretnej godzinie i na konkretnym kursie NBP, także akurat jeżeli chodzi o Getin Bank i zdarzały się też na początku przegrane z tym bankiem, bo gdzieś tam to odwołanie do kursu było troszeczkę tak. Szerzej bank opisywał sposób ustalania kursu, może tak, troszeczkę. Mówisz pewnie o tym oświadczeniu, prawda, które zawierał Metro Bank i określeniu, że kursy są ustalane jako średni NBP i jakiś spread, prawda? Tam był określony spread, jaki bank narzucał. Maksymalny. Także tutaj gdzieś tam ci prawnicy, pełnomocnicy banku właśnie wskazywali, że tutaj jest rynkowy kurs. Tak, też znam tą narrację i zresztą mieliśmy taką sytuację w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sprawę sądzi sędzia, która ogólnie jest przychylna dla kredytobiorców frankowych i zdarzyło się tak, że złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie roszczenia klientów, żeby przez czas trwania procesu nie musieli spłacać rat kredytu. I sąd nam ten wniosek oddalił. My wystąpiliśmy o uzasadnienie i jakie było nasze zdziwienie, gdzie myśleliśmy, że jakby sąd uznał, że nie ma uprawdopodobnionego interesu w zabezpieczeniu, że jakby to nie jest wystarczające, a sąd poszedł w ogóle dalej, pojechał po wandzie, bo powiedział, że jego zdaniem umowa jest ważna. Z powołaniem się właśnie na tą klauzulę dotyczącą ustalania kursu przez Getin Bank w tym oświadczeniu. I naprawdę wtedy się ucieszyliśmy, że złożyliśmy wniosek o uzasadnienie, aby poznać trochę inne poglądy tego sędziego, tej sędzi w zasadzie, bo to nam dało takie pole, żeby wytoczyć cięższe działa, żeby jakoś jeszcze bardziej pogłębić tą argumentację w tym konkretnym zakresie, gdzie widzieliśmy, że ta sędzia tego jakoś nie chwyciła.
Na szczęście chwyciło nasze zażalenie na to postanowienie. Sąd, ten sam sąd, ale w innym składzie trzech sędziów zmienił postanowienie, udzielił zabezpieczenia i w uzasadnieniu napisał, że umowa jest nieważna, że sam fakt takiego postanowienia odniesienia się do maksymalnego spreadu nie powoduje, że tak naprawdę to świadczenie jest oznaczalne, że ten klient może po prostu poznać, w jaki sposób liczymy ten, w jaki sposób bank liczy ten kurs. Więc tutaj na szczęście był taki happy end, taki częściowy. Oczywiście czekamy jeszcze na wyrok w tej sprawie w pierwszej instancji. Mamy na grudzień wyznaczony termin rozprawy wezwanych kredytobiorców i liczę na to, że to już będzie ostatni termin. Ale taką samą, znaczy może nie taką samą, ale też sprawę z Getinem miał tutaj właśnie nasz kolega, pan mecenas Damian Nartowski, gdzie sąd mu właśnie apelacyjny wskazał, że ten kurs jest tutaj, nie ma abuzywności kursu ze względu na to, że on jest oznaczalny i weryfikowalny. I tutaj jego skarga kasacyjna odniosła sukces przed Sądem Najwyższym i będzie rozpoznawana, więc Sąd Najwyższy będzie miał tu okazję wskazać nie tylko odnieść się do kursu wskazywanego przez bank, ale też do takich podstawowych zasad prawa cywilnego, czyli tego, czy określoności świadczenia, czy klient w momencie zawierania umowy kredytu znał kwotę kredytu, znał wysokość salda, zatem tutaj może na bazie tej, mówię o tym dlatego, że to była stricte umowa Getinu, więc może tutaj na bazie tej umowy Getinu też Sąd Najwyższy będzie miał okazję wskazać nam na inne wady prawne umów indeksowanych, a nie tylko na tą gdzieś tam często i wskazywano nam tutaj abuzywność, tak? Bo wszyscy tylko mówią o tej abuzywności, niedozwolonym charakterze, zapominając często o innych wadach prawnych, tych podstawowych zasad prawnych i sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa cywilnego. Chociaż nie wiem, jak u Was sądy w Katowicach, na co się powołują, orzekając nieważność, ale u nas w Lublinie w tych, powiedzmy, niewielu wyrokach, które są, to jednak sąd przyjmuje w pełni naszą argumentację z pozwu i potwierdza, że te umowy są nieważne z mocy samego prawa. Nie tylko ze względu na to, że zawierają niedozwolone postanowienia umowne, ale że właśnie świadczenie jest nieoznaczalne, w związku z tym jakby nie mogło ważnie powstać to zobowiązanie. Też przyznają nam jakby rację, jakby tak już dodatkowo, że faktycznie są te umowy niezgodne również z zasadami współżycia społecznego, choć myślę, że Sąd Najwyższy akurat jest bardzo ostrożny w stwierdzaniu, że dana umowa jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Analizując orzeczenia Sądu Najwyższego, mam wrażenie, że naprawdę muszą być takie rażące sytuacje, żeby sąd dopatrzył się tej akurat przesłanki konkretnie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Nigdy Sąd Najwyższy tak jakby globalnie nie oceniał umów, że te umowy, że tak zawierane są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. No u nas to jednak w Katowicach sędziowie głównie koncentrują się na tych klauzulach niedozwolonych, natomiast z istnienia tych klauzul niedozwolonych wywodzą jakby sprzeczność tych umów z naturą stosunku prawnego. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię oznaczalności świadczenia i tej sprzeczności z artykułem 69 prawa bankowego, to tutaj jednak konsekwentnie twierdzą, że umowa była ważna, więc jeszcze trochę pracy tu przed nami, natomiast ja myślę, że to jest w sprawach frankowych wszystko musi dojrzeć. Tak. To jest kwestia dojrzewania. Szkoda, że tak długo to dojrzewa i kosztem wielu klientów, natomiast widzimy, że to już dojrzewa latami. I ja myślę, że to dojrzeje do momentu, kiedy właśnie dowiemy się, że umowy te są sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa cywilnego, właśnie z tą zasadą oznaczalności świadczenia i może zasadami współżycia społecznego, nie wiem. Natomiast na pewno będziemy gdzieś bliżej polskiego prawa niż tylko prawa unijnego i nie tylko tych klauzul niedozwolonych. No bo to jest tak jak po prostu z poznawaniem danego tematu. Jednak wszyscy my, specjaliści od tych spraw frankowych, sędziowie, którzy rozpoznają no, tysiące spraw, coraz bardziej poznają konstrukcję tych umów, więc na początku, nie znając kompletnie konstrukcji umowy, nie widzieli problemów, potem zaczynając, bazując na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, który bardzo dużo nam dał, ale jednak koncentruje się bardziej
na tym sprzeczności, przejrzystości umów i tej jednak bezskuteczności postanowień niedozwolonych. No a skończymy, myślę, na nieważności na podstawie artykułu 58 kodeksu cywilnego, czyli na tej braku oznaczenia świadczenia. Chociaż też moim zdaniem mamy taki troszeczkę jakby spór, czy w pierwszej kolejności stosować system ochrony konsumentów, czyli niedozwolone postanowienia umowne, czy nieważność z mocy ustawy, prawda? Są jakby dwa różne nurty. Wedle jednego najpierw należy badać, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia i że to jest jakby z pierwszeństwem ten system ochrony. Natomiast drugi nurt jest taki, że najpierw trzeba sprawdzić, czy umowa jest ważna co do zasady, czyli czy jest zgodna z prawem, następnie czy jest zgodna z zasadami współżycia, a dopiero w trzeciej kolejności, czy ewentualnie zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Tak czy siak, no, jest to i tak bardzo korzystne dla konsumentów. Fajne jest to, że po prostu te umowy są kopalnią wad, że to nie jest tylko jedna wada, że jak po prostu ktoś tej wady nie uzna, no to już nam siada cała argumentacja. Tutaj tak naprawdę doświadczony prawnik w tej materii wypunktuje naprawdę całą listę wad tych umów, nie tylko dotyczących samych klauzul, czyli samych tabel kursowych banku. Natomiast jeszcze co bym chciała powiedzieć na temat tego, że ważne jest to, żeby sądy przyznały, że umowy frankowe są niezgodne z prawem w zakresie, prawda, na przykład chociażby nieoznaczalności świadczenia w umowie, bo dzięki temu będą, na przykład przedsiębiorcy będą mieli większe powodzenie w dochodzeniu roszczeń. Obecnie niewielu przedsiębiorców decyduje się na proces z bankiem. Przedsiębiorcy raczej się wstrzymują, obserwują bieg zdarzeń i myślę, że jest spora grupa przedsiębiorców, która czeka na ten właściwy moment. Myśmy właśnie ostatnio miały taką wygraną w Wydziale Gospodarczym tutaj w Katowicach. No niestety nie znamy jeszcze uzasadnienia, a sędzia wystąpiła do prezesa o wydłużenie terminu sporządzenia uzasadnienia do końca grudnia ze względu na zawiłość sprawy. Także tutaj jestem ciekawa, pewnie dostanie taką zgodę, my pewnie poznamy uzasadnienie dopiero końcem grudnia i wtedy będziemy mogli opublikować, dlaczego to akurat była umowa Polbanku starego z 2010 roku, więc jestem ciekawa, na czym tutaj sąd oparł swoje stwierdzenie o nieważności umowy. Fajnie, że też 2010 rok, prawda? Bo też tak, to była dosyć późna umowa, tak. Niektóre kancelarie... Bardziej jestem ciekawa i myślę, że to poszło w stronę nieważności w związku z oprocentowaniem umowy, ale to są takie moje przypuszczenia. Nie mogłam się stawić na ogłoszeniu wyroku, więc nie zapisałam sobie ustnych motywów i poznam motywy dopiero z uzasadnienia pisemnego. Niektóre kancelarie boją się przyjmować te sprawy po kwietniu 2009 roku, prawda? Jako że nie, po styczniu 2009 roku, wtedy wszedł w życie ten przepis dotyczący spłaty zobowiązań w walucie obcej według średniego kursu NBP. Moim zdaniem ten przepis w ogóle nie da się zastosować do tych naszych kredytów frankowych, bo to nie są zobowiązania w walucie obcej, aczkolwiek no, jest to taki straszak ze strony banków, aby ten przepis stosować, żeby zastępować niedozwolone postanowienia umowne tym przepisem i w rezultacie uzupełnić umowę średnim kursem NBP. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, ale wiem, że niektóre kancelarie z tego powodu boją się przyjmować sprawy te starsze. Ja myślę, że ten proces jest po prostu, jeżeli jest ten średni NBP, to jest trochę bardziej skomplikowany i wtedy te sprawy ta sprawa nie idzie tak taśmowo, tak? Bo często się ludziom wydaje, że sprawy to są frankowe, to są tak zwane proste sprawy, już wszyscy je robią. Sądy orzekają nieważność, tutaj gdzieś nam mówią, że hurtowo, a potem wychodzą właśnie takie sytuacje jak kredyt gospodarczy, kredyt 2010 rok, umowy GE dawnego. Też nawet nie kredyt gospodarczy, ale kredyt wykorzystany w jakiejś tam części na działalność, kwestia najmu, co też niektóre sądy jednak
próbują pociągnąć pod działalność gospodarczą, tak. Tak, właśnie te sprawy mają wiele różnych zawiłości i nie można ich traktować na pewno taśmowo. Część spraw oczywiście idzie według jakiegoś już przyjętego schematu, powiedzmy wzoru, ale no nie jest dobre to, aby traktować sprawy jakby według jednej zasady. To w każdą sprawę trzeba się zaangażować, poznać szczegóły, zrobić dokładny wywiad z klientem, prawda? Porozmawiać z kredytobiorcą, co się działo w tym całym okresie przed zawarciem umowy, w trakcie, żeby no, nie popełnić jakiegoś takiego błędu albo czegoś nie przegapić. Dlatego jak się bierze tylko umowę sprzed 2009 roku, to jest prościej robić to po prostu taśmowo, więc... No, ale my się nie boimy tutaj w trójkę robić umów, które zostały zawarte w 2009. Przyjmujemy takie Nordea 2011, też mamy, nie mamy jeszcze wyroku, ale myślę, że... Ale mamy na stanie, o, że tak powiem. No właśnie, więc u nas to podobnie, też przyjmujemy te starsze, te młodsze sprawy, również trudniejsze umowy, prawda, jak Deutsche Bank, nie boimy się... tworzyć tak naprawdę, wymyślać nowe argumenty do takich spraw, więc to nie jest tak, że my tylko sobie otworzymy jakiś wyrok, prawda, i zrobimy kopiuj wklej argumentacji. Często po prostu te trudniejsze sprawy wymagają od nas takiej kreatywności, własnej inicjatywy, takiego, no, takiej koncepcji nowej, prawda, żeby to ładnie wyjaśnić, opisać i przedstawić coś ciekawego, co dla sądu będzie też to takie, że to chwyci. Dzisiaj do nas dzwoniła do Agnieszki pani umowa 2001? Drugi, czy nikt nie chce wziąć tej umowy, tak? Tutaj no, na Śląsku, ja nie mówię tam, bo nie mówię o innych kancelariach i o skali kraju, natomiast dzwoniła, że... Czy my się podejmiemy właśnie takiej sprawy, gdzie kredyt w 2001, drugim, przeciągnięty. Tak. Także nie tylko w 2009, ale też umowy, które zostały zawarte przed dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Właśnie, a ja na przykład też miałam takich klientów, którzy byli po wstępnej analizie takiej konkurencji, powiedzmy nie konkurencji, bo nie jest to kancelaria składająca się z adwokatów. I w wyniku tej analizy powiedzieli klientom, że ich umowa nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych, a to była typowa umowa banku PKO BP, własny kont hipoteczny. Te klauzule były jak byk w umowie, więc warto czasem weryfikować, czy faktycznie umowa się nie nadaje do podważenia w sądzie. Dokładnie. Często też klienci właśnie w takich firmach pośredniczących, tych takich firmach odszkodowawczych, które teraz obsługują kredytobiorców, na przykład pojawiają się u nas, bo twierdzą, że zostali, że tak powiem, odrzuceni z procesu sprzedażowego, dlatego że na przykład mieli ten kurs negocjowany w przypadku PKO BP, tak? Mm-hmm. Także są to różne umowy takie ramowe. Umowy ramowe, tak. Tak, to BGŻ na te umowy ramowe, prawda? Takich spraw z umowami ramowymi. A przecież już mamy potwierdzenia i to nie jednego sądu, że taka umowa ramowa nie miała wpływu na ustalenie nieważności tej umowy i miała charakter następczy, też znowu późniejszy, tak? I często nie, te negocjacje były fikcyjne oczywiście, co się udowadnia też w procesie przed sądem. No tak, ale już można trochę od Pekinu. Getinem też taka ciekawostka, jeden z naszych klientów też zawarł umowę z, wtedy to był Dombank, i w umowie ma taką ciekawą rzecz, że spłaca kredyt, jeżeli chodzi o ratę kapitałową i odsetkową, tylko przez 11 miesięcy w roku, a 12 miesiąca dostaje wakacje kredytowe i spłaca wyłącznie odsetki, także pomysłowość Getina w tym zakresie tutaj w cudzysłowie udogodnień dla klientów, no, była szeroka. Pan Wojtek napisał, co z tym artykułem 58, bo jak tymi artykułami, tak dzisiaj miałam rozprawy, to dzisiaj trochę artykułami jechałam, więc tak z automatu też trochę do państwa, chociaż nie do końca powinnam. Tu chodzi, panie... Że nie mówimy Wysoki Sądzie.
Panie Wojciechu, tu chodzi o tą sprzeczność tych umów, właśnie nie chodzi nam o te klauzule, dyrektywy, jak ma Pan ładne tutaj zdjęcie 93/13 i tą bezskuteczność, tylko o sprzeczność tych umów właśnie z tą zasadą odznaczalności świadczenia, z tym z zasadą nominalizmu, że to nie była waloryzacja, jak twierdzą banki, tak? Bo waloryzacja służy utrzymaniu wartości pieniądza w czasie. Także tu chodzi o sprzeczność umów z tymi podstawowymi zasadami, które są w kodeksie cywilnym. Że to w końcu zostanie zauważone. No właśnie, a drodzy Państwo, może macie jakieś pytania? No nie muszą być konkretnie związane z akurat Getin Bankiem i jego aneksami. To chętnie odpowiemy. I no właśnie. Mamy jeszcze 10 minutek, to możemy poodpowiadać na trochę inne pytania. Bo ten temat Getinu jakoś szybko go ogarnęłyśmy i wyczerpałyśmy, myślę. Tak, nie ma się co bać, jak się ma aneksy, one tylko potwierdzają fakt niezgodności tych umów z prawem, więc... No właśnie, mini-radki. Każdy z nas przedstawi takie podsumowanie. Pani Kasia jeszcze pyta o mini-radkę. Czy słyszałyśmy? Mini-radka? Mini-rata, była mini-rata, tak. Mini-rata. Była maxi-rata, była mini-spłata NBP i mini-procent, ale to dokładnie tak. Pani Kasiu ma dokładnie taki sam schemat. Czyli, że mam przez 24 miesiące mamy określoną tą małą ratę obniżoną przez bank, po czym po tych 24 miesiącach mamy dopisanie prowizji i dopisanie odsetek do kapitału frankowego. Były na przykład też takie restrukturyzacje, że ta restrukturyzacja, na przykład ja mam klientów na 5 lat zawarli umowę restrukturyzacja i przez te 5 lat płacili stałą ratę, na przykład 300 franków miesięcznie, natomiast ta część raty kapitałowej niespłacona i rata odsetkowa była potem też doliczona do salda. To możecie sobie Państwo wyobrazić przez 5 lat, ile tych odsetek zostało jakby dokapitalizowanych do salda zadłużenia i potem tak naprawdę płacicie Państwo odsetki od odsetek, no bo skoro odsetki doliczamy do salda zadłużenia, to kolejny raz one są jakby oprocentowane. No to właśnie mini spłata była podobna do tej mini ratki, tylko po prostu to jest inna nazwa aneksu. Natomiast schemat był taki sam. A pani Katarzyno, ma Pani ten aneks mini ratkę podpisany? No właśnie, gdyby Pani mogła nam udostępnić, może nawet może być zanonimizowane, żeby zobaczyć później po live, co tam jest w tym aneksie. Ma Pani Katarzyna. Ale Pani ma sprawę w sądzie, czy jeszcze nie? Ma. No to już tam na pewno Pani pełnomocnik, Pani wytłumaczył, jakie konsekwencje ma ten aneks mini rata w stosunku do Pani roszczenia i pewnie przedyskutowaliście. Aha, nie ma. Nie ma Pani, aha. No to już ja się pocieszę o tym. Pani Kasiu, nie ma co się bać tego aneksu. Sprawa nie jest wyższego ryzyka w związku z podpisaniem tego aneksu. Tak jak właśnie Dorota powiedziała, liczy się moment zawarcia umowy kredytu i to jest ten moment, kiedy oceniamy, że postanowienia są niedozwolone. Natomiast to, co się działo później, no to już nie wpływa nam na abuzywność. W sensie nie sanuje tej umowy, nie uzdrawia jej. Teraz Pani napisała, nie z kropką mam. Czyli Pani... W każdym razie nasza konkluzja jest taka sama. To, że Pani ma ten aneks, to myślę, że i tak Pani raczej nas... No, nie ma to wpływu na Pani sprawę sądową. O. I właściwie możemy to powiedzieć o wszystkich tych aneksach, tak. Tak, więc drodzy Państwo, nie martwcie się tymi aneksami, one Wam nie komplikują sprawy, a wręcz mogą uwypuklić to, że Getin Bank był bardzo nieuczciwy. A może jeszcze jakieś pytanie przez te parę minutek dotyczące,
czegoś, jakiejś innej tematyki? Nie, ktoś nam do domu fonu dzwoni. Nie wiem dlaczego o godzinie 19.53 do kancelarii ktoś dzwoni. No w każdym razie. Klient z anegdoty. Nie będziemy odbierać na razie. To mają Państwo jeszcze jakieś do nas pytania? Panie Wojtku, Panie Kamilu, jeżeli nas jeszcze oglądacie, Pani Kasiu. A może macie Państwo propozycję jakichś live'ów o czym? O, następnym razem. A drodzy Państwo, czy ten live był dzisiaj dla Państwa pomocny? Prosimy o opinię w komentarzach, czy Państwu się podobało, czy możemy coś po prostu zrobić fajniej, lepiej, ciekawiej. Ten temat był dosyć wąski, bo rzeczywiście dotyczył stricte kredytobiorców, którzy mieli kredyt. Apelacje, czy się zaczynają? U nas powoli zaczynają się. Już kolejny sędzia, bo to akurat pani jest naszą klientką, kolejny sędzia w sądzie apelacyjnym w Katowicach odwiesił, podjął postępowanie, także myślę, że zaczną spływać terminy. To się wtedy w ogóle wasze kalendarze zaczerwienią. No, ale chcemy, żeby się zaczerwieniły w taki sposób, że się będą rozprawy w sądzie apelacyjnym. Dokładnie. Chętnie bym chciała. Wielka radość. Ja nie mam doświadczeń z Legnicy, panie Wojtku. Ja nie prowadzę ani jednej sprawy w Legnicy. Ani ale Aga. To jest apelacja wrocławska. We Wrocławiu mamy sprawy, ale w Legnicy nie. Ja myślę, że tam jest dosyć dużo bardzo dobrych mecenasów. Tak. Którzy prowadzą sprawy na terenie apelacji wrocławskiej i ja zawsze ich polecam. No, nie, mamy tylko 24 godziny na dobę, dwie ręce, dwie nogi i jest nas parę osób w kancelarii, myślę, że u Agaty też, ale po prostu no, wszystkiego się nie da, nie? Nie da się. Także doświadczenia z Legnicy my nie mamy. Ale z tego, co widziałam na grupach, to jest dużo wyroków w Legnicy nie stwierdzających nieważność kredytu. Tak właśnie, tutaj... Pozytywnie bym patrzyła na Legnicę. Dokładnie. I to myślę, że jest tylko problem, że to jest podsąd apelacyjny we Wrocławiu, prawda? Że na etapie sądu apelacyjnego jest trochę niefajnie, chociaż myślę, że są. Ja myślę, że to się zmieni. Tylko trzeba po prostu. To się zmieni, że tak mówię. U nas też było niefajnie, było parę skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i już jest fajnie, także. Nie ma tutaj się co załamywać, tylko po prostu ze swoim pomysłem iść do przodu, nie? Jeżeli nie zawalczymy o swoje, no to nikt za nas nie zawalczy, więc gdyby nie ci pierwsi śmiałkowie w 15, 16 roku, tak. To byśmy nie byli na tym etapie. Gdyby nie Państwo Dziubak i sędzia Gołaszewski, to naprawdę nasza rzeczywistość dzisiaj by wyglądała być może trochę inaczej. No teraz mamy kolejnego bohatera, bo mamy sędziego asesora Maja, który wystąpił z tym pytaniem w sprawie pana Szcześniaka z SBB, tak, o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Ja myślę, że to będzie nasze takie CUE 2. CUE 1 i CUE 2 będziemy mówić w mowach końcowych pewnie i to pewnie tam gdzieś ostatecznie rozstrzygnie tą kwestię dotyczącą w sprawach frankowych, tak gdzieś, no to jest, bo to jednak jest nierozerwalnie związane z tymi postępowaniami dotyczącymi nieważności umowy, a to będzie taka nasza CUE 2. Tak, też na to czekamy. No chociaż no w sumie mamy już CUE 2, prawda, z BPH-em i umowami G-Money. Ale to jest takie CUE 2 rzeczywiście, ale ono jest takie węższe, bo ono jednak dotyczy tych spraw tego dawnego G-Money, tak? Ale uporządkowało na szczęście nam tutaj orzecznictwo. No w Gliwicach na przykład nie uporządkowało u nas, bo na przykład w Gliwicach tak wykładają te orzeczenie na dzień dzisiejszy, że twierdzą, że można tą klauzulę podzielić, jednak rozdzielić na średni NBP i marżę. Myślę, że to też jest do zmiany gdzieś tam. Stanie ze zrozumieniem dla niektórych przychodzi z trudem. No ja też tego nie umiem zrozumieć, ale może ja po prostu, no jak się pracuje cały czas we frankach, to się rzeczy widzi frankowo. Tak. Ale tam odpowiedź taka jest po prostu, bo pytanie było zadane, że podział takiej klauzuli zmieni istotę zobowiązania i odpowiedź jest, że zmieni taki podział. No. Także ja nie wiem, jak to można czytać, odczytywać, no ale... Ale może tutaj wyroki sądu apelacyjnego nam tutaj wpłyną na pewno. To, że jednak
w sądzie. Albo sądu najwyższego, bo Gilman, nie wiem, czy był w sądzie najwyższym, jakoś nie kojarzę. Był. Kojarzę i to już jakiś czas temu i było, że jak najbardziej te postanowienia, tylko że to w zakresie... Ja wiem, że postanowienie o podobnym brzmieniu, takim tożsamym materialnie jest wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, natomiast nie kojarzę takiej sprawy, gdzie kwestia była rozstrzygana na poziomie Sądu Najwyższego, te rozdzielenie tej marży od średniego NBP. Tego nie było, bo było tylko to, że ten zapis jest niedozwolony, że to jest klauzula niedozwolona, a Sąd Najwyższy w tamtym orzeczeniu nie wyciągał jeszcze skutków z tego. No właśnie. No tak, to... więc to jeszcze wszystko przed nami. No to już prawie dobija godzina 20. Dzisiaj to super. Widzimy się, mam nadzieję, w webinarze o ugodach. A właśnie, drodzy Państwo, czy ten temat ugód jest dla Państwa atrakcyjny na następny live? Czy może widzicie coś lepszego dla siebie? Może zbierzemy też taki research po live'ie generalnie, jaki temat byłby? Ankietę możemy zrobić. Ankietę. Ankietę możemy zrobić, tak. Mhm. Okej. Okay. Ale mi się wydaje, że to Jaga to dzisiaj zauważyła, dzięki Jaga, że tyle telefonów mamy o te ugody, że może o tym porozmawiamy. Zresztą to tak. Też się pojawia na tych grupach frankowych. No, myślę, że to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, tym bardziej, że niedawno PKO BP, prawda, zaoferował... I właśnie o to się pytania codziennie telefoniczne pojawiają. Tak. No PKO i o Millennium, bo Millennium też... Okay. No, tylko że Millennium nie ma tej oferty mediacyjnej, nie? Przed KNF. No nie. Okej. Okay. To w takim razie dziękujemy Państwu za dzisiejszy udział w naszym live'ie. Widzimy się na następnym już niedługo i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.